Podrywanie dziewczyny tak z siłownią, nie? Jeśli trenujesz na 100%, tak, przygotowujesz się, masz odpowiednią technikę, czyli masz odpowiednią kulturę osobistą, jesteś rzetelny, czyli nie opierdalasz się w treningach, jesteś punktualny, tak? No to tak samo jak z dupeczkami, o sikory. To tak samo jak z dupeczkami, mordo. Jeśli będziesz odpowiednią technikę stosował, czyli kulturę osobistą, będziesz prawdziwy, czyli będziesz oszukiwał się, to można porównać do tego, że na przykład no jest siłownia, jest ciężar i chcesz wyjebać więcej na klatę, tak? Ale wiesz, że nie da żadnej technicznie tego zrobić. To kurwa, człowieku, nie oszukujesz się, nie? Nie oszukujesz się, tylko spokojnie do wyznaczonego celu dążysz krok po kroku, tak samo jest z kobietami. Nie możesz do niej powiedzieć, kurwa, kocham cię. Tylko spokojnie, stopniowo budować relacje, wody nie ma w domu. No co dalej, no? Higiena. Przecież kurwa przed po siłowni musisz się stary umyć, no nie idziesz ujebany na tą siłownię, no kurwa człowieku, weź się tych chłopie ogarnij, nie? Tak samo po treningu warto się umyć, stary, kobiety lubią świeżość, nie? Twoja matka zawsze się cieszy, jak jestem świeży i przychodzę do niej. Poczekaj. Pasja, tak? Musisz traktować kobietę, kurwa, ja na każdym filmie kładzie mam skarbatkę. To nie jest, z kobietą i siłą to nie jest tak, że se kurwa będę chodził, tak? No, bo co to kurwa jest? Pole, że masz to być na pole? To jest pasja, stary, wiesz? Uczucia, to co ty myślisz, budzisz się, wysyłasz te impulsy. Wiesz, myśli to są jak bumerangi, one wracają. Ty jesteś kurwa pierdolonym rolnikiem. Siejesz, myśl i dostajesz z powrotem plon, który może być rzeczą materialną, może być ludźmi. Może ludźmi, personami, tak, osobami, czy nawet miłymi rzeczami, które nas spotkają w ciągu dnia, w ciągu życia. Czyli wysyłasz sygnał, siejesz myśl i zbierasz prąd w postaci rzeczy materialnych. Jest taka, tak to działa po prostu. Tak samo jest z kobietami, wysyłasz pozytywną energię. Myślisz o nich w samych superlatywach. Tak samo o siłowni, myślisz, że tak, osiągnę ten sukces, będzie ten progres. I on do ciebie przychodzi, bo wysyłasz. A jak wysyłasz gówno, kurwa, i myślisz tak, nie dam rady, jestem pizdą, no to wraca. Tylko, że nie wróci pizda, tylko wróci to, że jesteś pizdą. Lodówkę już sprawdzałem, jedzenie ci nałożyłem.